Siemaneczka, tutaj Malczu mówi. Odcinek drugi, albo któryś tam, któryś, no w każdym razie któryś. Dzisiaj trochę tak filozoficznie o moich przeżyciach, przechodzenia pewne fazy dojrzewające i różne takie. No ja określam siebie, jak macie napisane w informacjach na moim kanale, jako happy emo wampa, happy emo gota, co po prostu wesoły emo got po prostu jestem, tak? Tylko nie myślcie sobie, że jak usłyszeliście teraz, że jestem gotem, czy coś, czy emo, czy kurde, że się tnę, że tamto, a w dupie tam nic z tym, przepraszam za takie słowo, nic z tych z rzeczy. Po prostu jestem wesołym emo gotem, emo wampem, taki wesoły got wamp. I z czym to się je, no? Zaczęło się u mnie w czasie liceum. Urodziłem się w 92, także wiecie. Zacząłem swoją historię z w ogóle. Zacząłem od słuchania muzyki hardstyle'owej z Climaxa, tak? I techno, i hardstyle, i różne takie, i anime, i bajki. W ogóle ja kocham bajki, tak? Ja bardzo kocham bajki, jestem bardzo wrażliwy, bardzo uczuciowy jestem facet i bardzo kocham bajki. I jako got chciałbym też powiedzieć coś od siebie, swoje po prostu przeżycia, swoje odczucia jako gota, jako emo, bo z emo do got się ewoluuje, jeśli jest się starszym później, a nie chce się tkwić tylko w młodzieżowej subkulturze, jaką jest emo, chociaż nie do końca, ale po prostu ewoluowałem niczym Pokémon. I po prostu ja kocham fantazję, kocham magię, kocham wrażliwość, kocham uczuciowość, kocham po prostu wszystko i wszystkich. Nie jestem takim typowo depresyjnym gotem, jak to większość ludzi ma po prostu złe mniemanie i stereotypowe mniemanie o gotach. Goci są różni, tak? Jeden ubiera się w po prostu jakieś ciuchy jeansowe, trochę elementy czarne, a to kurtka czarna, a do wszędzie te, tak stricte, wszędzie te elementy gotyckie są powszechnie obecne, ponieważ gotycki kolor czarny jest bardzo elegancki, bardzo inteligentny, bardzo klasowy. Dlaczego mówicie na kogoś, że wytykacie palcami na ulicy tylko dlatego, że jest ubrany na czarno, albo jakąś muzykę słucha sobie i wytykacie go palcami, lub mówicie: o god, kurde, wamp, god, satanista! Do waszej świadomości ludzie zwykli. Kapłani noszą się na czarno całe życie i co, i oni są źli? To teraz powinniście nazywać kapłanów gotami i satanistami. No proszę bardzo, droga wolna. Tylko wiecie, to tylko o was świadczy. Ale wiecie, to, co się nosi, nie oznacza tym, kim się jest. Ja osobiście noszę kolorowe ciuchy. Noszę kolorowe ciuchy, uwielbiam koszulę w kratkę jakąś bordową, nie wiem, ciemną, obecnie mam taką domową, bordową, z granatem, do tego jeansy, jasna koszulka od Diverse. No kocham taką różnorodność po prostu. Jestem wrażliwcem, bardzo, bardzo umistycznionym, jestem wrażliwcem umistycznionym i po prostu ja myślę, że auć, kurde. Nic. Przegryzłem sobie. Ja pierdziel, dobra. Nic. Ja myślę, że teraz jest dobry czas na to, że osoby, które są gotami, powinny chociaż trochę dawać znać innym ludziom na YouTubie, żeby pokazać, że to nie jest takie do końca stereotypowe myślenie o nas. Ja myślę, że kurde, krew, fuck, czekajcie.
Muszę wylizać, bo po prostu ten. Przygryzłem sobie wargę, nie? Już powiedzą, że wampir, nie? Wampir! Dobra. Słuchajcie, ja taki jestem wesoły wampir, taki wesoły gotek, wesoły ten, taki wesołek jestem trochę. Wcale nie jestem młody czy coś. Mam swoje latka, urodziłem się w 92. Zaczyna, jak mówię, zaczynałem od hardstyle, od techniawy, od różnych takich rzeczy z Climaxa, od emo zaczynałem, od anime, tak? I po prostu potem tak ewoluowałem, wiecie, jak to jest. Nie do końca byłem taki, że słuchałem tylko jedno i to samo. Miałem fazy, potem słuchałem czegoś jeszcze. Teraz obecnie słucham muzyki fantasy z YouTube'a i naprawdę to, że mamy internet w dzisiejszych dobie, to jest błogosławieństwo dla fanów gotyku, emo, hardstyle'u i innych subkultur, nawet metalowców, popkulturowców, postpunków i tak dalej, i tak dalej. Po prostu got też człowiek. Nie można, nie każdy got będzie się ubierał na czarno. To też są zwykli ludzie. Moim zdaniem gotyk się ma po prostu w sercu, tak? I tak jak się ma w sercu, jeśli ktoś jest wierzący, oczywiście z szacunkiem, bo każdego powinniśmy szanować. Ja szanuję każdego. Osobiście jestem takim chrystian gotem, chrześcijańskim gotem, wierzącym gotem, ale ja wierzę w coś takiego jak magia Ducha Świętego, jako magię. Wierzę po prostu w fantastykę, wierzę. I jestem chrześcijańskim gotę strictem, ponieważ jestem wierzący. Ale jako jestem, że mam filozoficzne mniemanie o tych sprawach, to nie wierzę tylko w to, że mamy, wiecie, że my jesteśmy sami we wszechświecie, że tylko Ziemia jest zamieszkana. Nie można tak myśleć. Ja mam takie myślenie, że wiecie, pomyślcie w ten sposób, tak filozoficznie, dwuistacyjnie. Jest basen, nie? Jest w tym basenie ziemia. Jest w tym basenie rybka, która nazywa się ziemia. Ta rybka nie widzi innych rybek, ma zamknięte oczy i myśli sobie: o, pewnie nikogo nie ma, ja jestem najlepsza, jestem najfajniejsza, ale ja nikogo nie widzę, ale na pewno nikogo nie ma. A tam są inne rybki. Większe, mniejsze i tak patrzą się, kurwa, patrzą, przepraszam za przekleństwo, jak patrzą się, no, ale kurde, mamy, ale ona się zdziwi, ale ona się zdziwi, jak otworzy oczka, dopiero zobaczy, ile jest innych rybek. No i tak samo jest z kulturą gotycką i innymi kulturami. Nas, rybek gotyckich, niestety w Polsce jest mniej. Bo to inaczej to funkcjonuje, inaczej się ukształtowało na przestrzeni dziejów nasza subkultura gotycka. Większość albo została w jakichś metalowcach, rock metalach, punkach, różne takie. No różnie z tym bywa. No, goci też się ubierają na biało, na kolorowo, też lubią fajne humory, też mają rodziny, dzieci. I to też są normalni ludzie. Ja mówię, got, subkulturę, jeśli jesteś prawdziwym subkulturowcem, to jeśli chcesz się nazywać prawdziwym gotem lub emo, to musisz przeżyć chociaż jedną taką mocną sprawę, gdzie pocierpisz za to, kim jesteś. Jeszcze usłyszysz, że dostałeś w pierdol za to, i powiedzą, jak się pytasz, dlaczego ci to robią, to powiedzą ci: kurde, bo tak. Bo tak. Bo tak. Bo jesteś popierdolony czy coś, bo tak, rozumiesz, bo tak. Ja tak miałem wiele razy. A już powiem, tak jak liczyłem, każdy rok liczyłem, to mi za to, że byłem odmieńcem i za to, że byłem inny trochę, inne myślenie, inne zachowanie, było to widać po mnie. Zaczynałem od emo. To
Dostawałem tylko dlatego, że byłem odmieńcem, dostawałem przez 11 lat mojego życia. To mnie uszlachetniło. I ja teraz wiem, że było warto, bo to mnie uwolniło z tego mainstreamu, który idzie na zatracenie, który jest gówno wart po prostu na swój sposób, tak? Ja te osoby też kocham i też szanuję, ale to nie będzie tak, że ja będę kochał każdego, tak? Wiecie, liczy się jakość, nie ilość. Dlaczego tak wiele ludzi idzie na zatracenie? Dlaczego są trąbione filmiki, że to są czasy ostateczne i że idziemy na zatracenie? Skoro ludzie nawet nie czują się odpowiedzialni do tego, żeby kochać się i szanować się nawzajem, jak Jezus przykazał, to jak oni chcą trafić do raju? Nie trafią! Idą na zatracenie, bo nie są uczuciowi, nie są współczujący, nie są gotyccy. Stricte. Ludzie, księża też są gotami. Dlatego się noszą na czarno. Bo gotyk jest święty. Gotyk uszlachetnia. Dlatego były epoki gotyckie. Gotyk jest dla wierzących. Ale gotyk nie wyklucza cię, jeśli jesteś ateistą, niewierzącym, czy inne takie. Po prostu jesteś już. Jest to subkultura też stricte muzyczna, ale moim zdaniem ona sięga głębiej niż tylko muzyki. Gotyk zaczął się moim zdaniem trochę nawet w średniowieczu, tak? I tam już zaczęły się podwaliny takie kulturowe. Nie mówię, to jest moje spostrzeżenie, to moje odczucie, moje emocje po prostu. To wiadomo, jest subkultura muzyczna. Ale prawdziwą subkulturę ma się w sercu i nie szata zdobi człowieka, tylko człowiek szatę. I tak samo nie powinniśmy oceniać książki po okładce, tylko po treści, po uczuciach, po mądrych lub też czasami po głupich, bo te wesołki też są czasami głupiutkie. Po prostu powinniśmy oceniać ludzi po ich czynach, a nie po okładce, bo to, że sobie ktoś założy czarny, biały, kolorowy. Ja osobiście lubię anime i z chęcią bym, kurde, kiedyś za jakiegoś takiego arystokratę Dark Vampa się przebrał. Szczerze mówiąc, powiem szczerze. Jakbym miał więcej kasy, to bym sobie kurde nakupił ciuchów gotyckich, takich dark fantasy i bym poszedł z tym do kościoła. Ale nie założyłbym żadnego satanistycznego tego krzyża odwróconego czy coś, chociaż deklaruje się, że jestem wampem. Tylko ja jestem chrześcijański. Ja jestem wierzący, praktykujący, tam gdzie mogę, oczywiście nie wszędzie można. I nie ma co klepać formułek kościelnych na odwalsie. Nie można tego robić. Powiem tak. To, że chodzicie do kościoła, to, że się modlicie, to, że śpiewacie nowenny, to, że dajecie na tacę, to, że myślicie, że jesteście w porządku, bo inni tak uważają z waszego otoczenia, to o niczym nie świadczy. Trzeba trochę pocierpieć, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim wchodzi. Trzeba mieć Boga w sercu i tak samo jest z subkulturami. I ja myślę, że powinniśmy się jako subkultura gotycka gorzej, lepiej, ale jednoczyć. I tak nagrałem ten filmik po prostu. Natchnęło mnie to pewien fajny live, na którym byłem, czatowałem. I ja po prostu myślę, że subkulturę gotycką powinniśmy po prostu szanować, bo to jest szlachetna subkultura. I ja mówię, nie szata zdobi człowieka, tylko człowiek szatę. Pozdrowienia dla pani Falki, z tej strony był Malczumistrz, czyli pan Michał. Hej! A to był Malczu mówi trochę o gotyckim. Kurde, ja to mam tak, że ja się jąkam, od dziecka się jąkam. Czekajcie, proszę to określić. Michał Malczu mówi trochę o gotyku. Cześć! Trzeba trochę pocierpieć, żeby być uszlachetnionym. Cześć! Kocham was. Pa!